Cześć, dzisiaj będzie gitara elektryczna. W poprzednim filmku była klasyczna, tym razem elektryczna. Dziurkami tutaj się nie przejmujcie, ponieważ akurat taką gitarkę mam. Brzmi doskonale. Teraz jeśli chodzi o samobudowę, no to mamy, wiadomo, tutaj kawał dechy, gryf, główkę, struny oczywiście metalowe, ponieważ żeby na wzmacniaczu było słychać to, co gramy, musi być zebrany sygnał przez magnes, czyli przetwornik. No i żeby ten magnes zebrał dźwięk, muszą być struny metalowe, bo inaczej się nie za bardzo da w takiej klasycznej wersji gitary elektrycznej. No i teraz kwestia jest samego sprzętu. Wiadomo, żeby brzmiała, musi być podłączony do wzmacniacza, więc dodatkowym kosztem jest wzmacniacz. Ale jak słychać na sucho, też brzmi, więc jeśli ktoś nie ma na tyle pieniędzy, żeby od razu kupować cały zestaw, może sobie kupić gitarę, a później dokupić wzmacniacz. No i teraz kwestia samego wykonania i komfortu gry. Mówię tutaj, powiedzmy, o, nie wiem, dzieciach lub jakichś dziewczynach, które po prostu boją się, że mają za krótkie palce, albo nie wiadomo, jakieś może mają obawy. Gryf jest w miarę szeroki, trudno powiedzieć, najlepiej, żeby przyjść i pomacać, prawda? Ale jest ogólnie węższy niż w klasycznej gitarze. Tak samo ten wymiar jest troszeczkę mniejszy niż w gitarze klasycznej, więc łatwiej nam objąć całą gitarę, łatwiej nam cały gryf objąć, przez to sobie tutaj zasuwać, prawda? Więc pod tym względem ta gitara jest lepsza. No jedynie te struny metalowe, które są montowane w gitarze elektrycznej, mogą być takim czynnikiem, który sprawia, że ktoś może się obawiać, no bo palce mogą troszeczkę boleć po jakimś czasie, przynajmniej przez pierwszy jakiś tydzień, dwa mogą boleć i to może sprawiać taką wielką niechęć, chociaż to jest kwestia tych dwóch tygodni, powiedzmy, tygodnia grania codziennego, ćwiczenia palcami, żeby się opuszki przyzwyczaiły, więc tu właściwie nie ma żadnej filozofii ani żadnego strachu, jeśli chodzi o elektryczne gitary. W tej gitarze, wiadomo, po to ona jest też, żeby można było grać jakieś rzeczy rockowe, więc w podłączeniu do wzmacniacza możemy robić takie rzeczy. I te właśnie takie artykulacyjne, można powiedzieć, smaczki według mnie przewyższają, jeśli mielibyśmy wybierać klasyczną nad elektryczną, ponieważ tu możemy dużo, dużo ciekawszych rzeczy robić, dużo lepiej one brzmią, a poza tym mamy tutaj wycięcie, w którym możemy dosięgnąć do tych progów tutaj dalszych, do tych wyższych, prawda? Więc właściwie w klasycznych mamy jakby do 12 progu mamy, tutaj mamy od tego miejsca jakby pudło i już dalej ręką nie sięgniemy. Wiadomo, nie jest to jakiś mankament, ale zawsze jakaś cecha, można powiedzieć, na plus jest w takiej gitarze. No i teraz wybierajcie sami. Ja bym wybrał elektryczną. Chyba że ktoś lubi grać właśnie głównie balady, czy jakieś takie utwory ogniskowe i się nie będzie zapędzać nigdy w rockowe rzeczy, to mógłby wybrać klasyczną, ale ja bym polecił raczej taką. Następna będzie akustyczna.